przyjaciele. Kontynuując nasz cykl o wierze. Idziemy dzisiaj sobie dalej. Pamiętamy słowa Boga z listu do Hebrajczyków. Myślę, że znamy już je na pamięć. Kto jeszcze nie zna, to dobrze jest się tego wykuć. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, że jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Mnie bardzo intryguje słowo żyć. Życie to jest dla mnie wszystko, co mnie otacza. Ewangelia Jana 1,17. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przez Jezusa Chrystusa. Kochani, dla nas nie istnieje inny Bóg, jak tylko Bóg łaski. Innego Boga dla nas nie ma. Nie ma innego Boga. Innego Boga nie doświadczamy, bo innego Boga nie ma. Od momentu narodzenia się z Bożego Ducha nie ma możliwości, podkreślam, nie ma możliwości, abyś doświadczył innego Boga. Żebyś na rzęsach chodził, to nie doświadczył. Ponieważ narodziłeś się z Ducha Świętego i zjednoczyłeś się z Bogiem, w związku z tym jakby obraz Boga, który jest dla ciebie widoczny, to jest Bóg łaski. Innego Boga nie możesz ani doświadczyć, ani się z Nim skomunikować. Żebyś nie wiem, co zrobił i w jakim stanie był. Chcę, żebyśmy przeczytali taki dłuższy fragment. Kocham ten fragment. Więc jeżeli chcecie, to spójrzcie w tekst z Rzymian 3 rozdział od 21 do 26. Ale teraz, niezależnie od prawa, jeśli macie swoje Biblię lub też notujecie, to potwierdźcie słowo niezależnie. Ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę. Też podkreślcie albo zanotujcie. Sprawiedliwość Boża przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich i na grubo podkreślcie wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, podkreślcie, z łaski, podkreślcie, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego i grubą kreską skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam, podkreślcie, był sprawiedliwym, również podkreślcie, i usprawiedliwiającym tego grubą kreską, który wierzy w Jezusa. Kogo? Tego, który wierzy w Jezusa. Chcę tutaj się odnieść najpierw do słowa przedtem popełnionych, tutaj przedtem popełnionych grzechów, taki tekst. I to słowo przedtem. Oczywiście, jak będziemy tłumaczyli list do Rzymian, to wytłumaczymy to jasno i klarownie. Bo to słowo przedtem to jest jedna z takich kamieni, o które się potykają wierzący ludzie.
Bo kiedy czytają ten tekst, to myślą, że chodzi to jedynie o grzechy, które popełnili przed swoim odrodzeniem duchowym. I mówią, no tak, tamte grzechy Bóg mi wybaczył, ale od kiedy przyszedłem do Jezusa? I to jest głoszone w wielu kościołach, że od kiedy przyszedłeś do Jezusa, to już nie jest tak słodko. Że przedtem to ci Bóg wybaczył i cytują ci ten tekst, ale teraz to nie do końca tak jest. To ci zwolennicy prawa mojżeszowego ukrytego pod łaską, to ci zwolennicy utracalności zbawienia i wszyscy inni zalęknieni i zaburzeni, którzy chcą chyba jak te dzieci, które oglądają horrory, trochę się popać. Ludzie mają taką tendencję, żeby się trochę popać. Zauważyliście to? Jak tak całkiem by się nie bali, to by było im nieswoją w życiu. Jakoś tak, jak jest tak gładko, to zawsze szukają jakiegoś miejsca, żeby było trudniej. Jakaś taka jest mentalność, że kij musi być, bo jak nie ma kija, to nie ma porządku. Rozumiecie? Jak się nie wyznaczy jakiegoś kwadraciku dochodzenia, to jest ciężko. Co mam robić? Kochaj i rób, co chcesz. To słowo przedtem oznacza przed jakimkolwiek zgrzeszeniem. Taki jest dokładny wykład tego słowa z greki. Przedtem, czyli pobłażliwie odniósł się do grzechów, do przedtem popełnionych grzechów, czyli do przed jakimkolwiek zgrzeszeniem on się odniósł pobłażliwie. Czyli jakikolwiek grzech następuje w życiu człowieka, w Chrystusie Jezusie, to zanim ów grzech następuje, to następuje wybaczenie, które nastąpiło 2000 lat temu. Jeżeli potrafisz to sobie ułożyć w umyśle, to bardzo proszę. Co my tutaj widzimy? Przede wszystkim widzimy, że Boża łaska działa niezależnie od prawa, czyli nie ma nic wspólnego z prawem. Prawo swoje mówiło, a łaska swoje. Prawo swoje, a łaska swoje. Będę dzisiaj mówił o pewnych rzeczach bardzo obrazowo. Prawo mówiło, nie morduj. Bo jeśli zamordujesz, to dostaniesz wyrok śmierci. Łaska to jest coś, co działa niezależnie od prawa. Kiedy zamordował i przyszedł do Boga i powiedział, zamordowałem, Panie, z uwagi na Jezusa, miej mnie za usprawiedliwionego, to łaska mówi, nic się nie stało. Prawo mówi, wyrok śmierci. A łaska mówi, nic się nie stało. Widzicie różnicę? Taka różnica. Taka różnica. Taka różnica. Czyli łaska działa niezależnie od prawa. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących zostaje nam dana. Co widzimy? Że my musimy wierzyć w to, co się stało, bo inaczej to nie zadziała. A więc w łaskę musimy co? Wierzyć. Bo jak w łaskę nie wierzymy, to łaska nie działa w naszym życiu, mimo że jest łaską. Jeżeli nie wierzysz w łaskę, to czy chcesz, czy nie chcesz, mentalnie siedzisz pod prawem, a w związku z tym, że mentalnie siedzisz pod prawem, dajesz diabłu prawo do tego, aby wchodził do twojego życia. Bo diabeł ma prawo wchodzić przez prawo. To bardzo proste. Ma prawo wchodzić przez prawo. Coś wam powiem o mojej pokucie, o moich formach pokuty. Moja forma pokuty wygląda mniej więcej w ten sposób. Popełniłem jakiś grzech i przychodzę z tym tematem do Boga. I co ja teraz robię? Ja w ogóle nie dbam o to, czy On mi wybaczy, czy nie, bo ja nie myślę, czy On mi wybaczy. Mnie to jakby trochę nie interesuje. Rozumiecie? Jakby w ogóle nie myślę o tym.
przede wszystkim się skupiam od samego początku, żeby jak najszybciej w mojej mentalności zniknęło jakiekolwiek potępienie, jakiekolwiek poniżenie, jakiekolwiek oskarżenie. To musi natychmiast zniknąć z mojej głowy. Ja wiem, że o to się rozchodzi walka teraz. I że ja natychmiast muszę wrócić na poziom wiary sprzed miejsca zgrzeszenia. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o temat mojej pokuty. Ja nie przychodzę, ja do Boga jakby przychodzę, wtedy mówię: Boże, upadłem w tym temacie i teraz biorę od Ciebie wszystkie możliwe środki, aby nie było w moim życiu najdrobniejszego potępienia, poniżenia, oskarżenia. Rozumiecie? W ten sposób. Blokuję diabła, Panie Boże mój, teraz. Nie pozwalam, żeby moja wiara nie działała choćby przez 5 minut. Czyli jakby trochę z Bogiem nie rozmawiam o tych rzeczach, bo te rzeczy są co? Załatwione. Kiedy zostały załatwione? Przedtem, zanim Arturek zgrzeszył. Przedtem. Zanim Arturek zgrzeszył, to Bóg załatwił sprawę grzechu. Zanim. Przedtem. On się odniósł pobłażliwie. To słowo pobłażliwie to jest ciekawe słowo, jak sobie je przetłumaczycie. To jest takie słowo, że takie jakby przechodzi sobie obok czegoś i takie o. Nie rozumiem problemu. Nie wiem, gdzie jest problem. Wiecie? Nie wiem, gdzie jest problem. On się pobłażliwie odniósł do popełnionych przez człowieka błędów. Zobaczcie teraz, jak się, co w głowie ma człowiek poukładane, jak to ma poukładane, że jest w stanie w taki lajtowy sposób wejść cały system potępienia, poniżenia, pozwolić się oskarżyć i natychmiast wejść pod jakiś system prawa. Rozumiesz? Są usprawiedliwieni darmo, za darmo. Czyli w łasce mamy do czynienia z czym? Z tym, że tam nastąpiło zapłacenie za coś wcześniej, czy to jest za darmo. Tu nie ma nic. Nie ma nic do zrobienia. Często na przykład ludzie pokutują i nie wiem, pewnie wy nie, bo jesteście wszyscy mądrzejsi i ja też jestem mądrzejszy, to pewnie też tak nie mam. Natomiast może słyszeliście o takich rzeczach, które się dzieją w głowie i wyglądają w ten sposób, że człowiek przychodzi, pokutuje, no już tak mu się dobrze robi w środku, bo człowiek, przeciętny chrześcijanin, a my jesteśmy nieprzeciętni, to o nas nie mówię, ale przeciętny chrześcijanin, to jak mu się dobrze robi w środku, to on uznaje, że jest dobrze dopiero. Jak mu dobrze w środku, jak już taki ciężar z niego spada, mówi: o, Pan zabrał mi grzech. Rozumiesz? I teraz następuje takie myślenie: ale teraz będę służył. Ale teraz będę, to wam się przydarza. Nie mówcie. Ale teraz pójdę jak przecinak, Panie. W ogóle, wow, w ogóle wiecie co od razu się załącza? Zasłużenie na to, co się dostało. Umysł prawny. Rozumiesz? Nierozumiejący głębi łaski. Po pierwsze, nie zrozumiał, że manifest łaski nie następuje, jak ci się zrobi dobrze w środku. Bo to, że ci się robi dobrze w środku, to jest kwestia odpoczęcia twojej psychiki. Rozumiesz? Jakbym ci założył słuchawki z muzyką relaksacyjną na uszy i puścił ją przez 4 godziny, będziesz też miał tak dobrze w środku. I koniec. Bo dobrze w środku potrafią robić ludzie ze świata. Psycholodzy, terapeuci i inni. Rozumiecie? Dobrze w środku. Łaska działa przez cały czas. Bo łaska została dana. To się wydarzyło. A więc człowiek przychodzi do Boga, mówi: dokonała się taka rzecz, Panie, upadłem. Wiem, że to nie jest nic ważnego. Wiem, że to nie jest nic istotnego. Wiem, że mi dawno to przebaczyłeś. Teraz biorę od Ciebie wszystkie narzędzia do tego, żeby diabeł nie oskarżał mnie na 5 minut, wracam na poziom wiary i co? I idę się przespać. Nie zarobić na to, co dostałem teraz, nie odrobić, nie odpracować. Idę się zdrzemnąć, idę coś zjem, idę obejrzeć program w telewizji. Nie będę teraz 4 godziny czytał Biblii, żeby zadośćuczynić. Takie słowo,
zadośćuczynienie. Pamiętacie, jak byliście w kościele katolickim? Zakares, mówisz 5 razy zdrowaś Mario, 2 razy Ojcze nasz. Rozumiesz? I krzyżem po dupie się podrapiać. Spoczyńcy. Banda spoczyńców. Plugawiąca łaskę. Za darmo! A nie kawał majt wywieźć, proszę ciebie, przez kratkę i kazać to całować. Poniżając człowieka i wprowadzając go w miejsce, w którym człowiek czuje się winny. I wchodzi z miejsca, które nazwali konfesjonem, od miejsca konfesją. Przebaczenie grzechów. I czuje się winny. Bo ma nałożony ciężar, ty musisz coś zrobić. Musisz coś zrobić. U protestantów nie lepiej. Przychodzą ci, mówią, co masz zrobić. Tylko teraz, bracie, pamiętaj, czytaj dużo słowa. Módl się, bracie. Jak zobaczysz, że jest trudniej, weź post. Pość. Bracie. Nie lepiej u protestantów. To samo, tylko z innego kalibru. A łaska jest za free. Rozumiesz? Za darmo. Za darmo. Wszystko, co temu przeczy, najdrobniejsze odczucie, najdrobniejszy w ogóle, najdrobniejsza myśl jest demoniczna. Demoniczna. Dlatego jest napisane skuteczna przez wiarę. Skuteczna przez wiarę. Paweł to podkreśla przez cały czas. W to trzeba wierzyć. Ręka boska niech nas broni opierać się na odczuciach, jeżeli chodzi o dotykanie głębi łaski, bo się pomylimy. Jaki cel łaski? Aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. Co to znaczy? W łasce chodzi o to, ten obraz Boga łaski, to jest obraz Boga, który mówi tak. Ty, moje dziecko, nie masz mi nic do zaoferowania. Tyle mi możesz zaoferować. Panie, kocham cię. No właśnie. Nic do zaoferowania nie mam Bogu. Nic do zaoferowania nie masz Bogu. Nic. Nie możesz przed Nim, Jemu zaimponować, zaszpanować. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mogę w kościele zaszpanować, założyć skarpetki białe jak Zenek Martyniuk, bo piosenkę jego przerobiłem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mogę. Ok? Przed ludźmi. Na wesoło. Ale nie przed Bogiem. Nic Bogu nie mam do zaoferowania. Nic. I człowiek, który chce mieć głęboką relację z Bogiem, to musi zrozumieć, że nic dla Boga nie ma. Nic. Prezentu, dobrego słowa. Nic. Wszystko, co w ogóle robisz, to jest dla ciebie. Modlitwa jest dla ciebie. To uwielbienie to jest dla ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? To wszystko nas trzyma przy życiu na tym chorym globie. Nic. Nic dla niego nie mamy. Nic dla niego nie mamy. Dlatego jest napisane, aby on sam był sprawiedliwy. Mnie to w ogóle, mnie to tak umocowało w wierze, w łaskę, że się w głowie nie myślał. Mówię, ale jasna, nic, nie mam do wniesienia. Nareszcie jest jakaś dziedzina życia, gdzie nie mam nic do wniesienia. Nic. A więc nic też nie mogę, co? Spieprzyć, przyjaciel. Bo nic nie mogę tam wnieść. Nic. Jaka wolność! Wow! Wiecie, że ludzie wszystko wiedzą teoretycznie o łasce. Żeby tak ludzie żyli w 50% jak wiedzą. Bo ludzie mentalnie siedzą pod prawem i próbują komunikować się z Bogiem pod prawem. Mentalnie.
Bo jesteśmy, takie schorzenie jest tutaj na ziemi, że w ogóle mamy takie relacje z ludźmi. Musimy zasłużyć przed drugim człowiekiem na coś. Rozumiecie, o co chodzi? Jak nam się zdarzy spotkać takiego człowieka czy ludzi, przed którymi nie musimy niczego udawać, niczego na nic zasługiwać, to nazywamy ich największymi przyjaciółmi świata. Zauważyliście to? To jest wielkie pragnienie ludzkiego serca, że mieć przy sobie kogoś, przed kim nie będziesz musiał niczego udawać, niczego w ogóle udowadniać. Ty mówisz, wow, jak mi dobrze z tobą. Mogę być sobą. Wiecie? Bo ten system zasługiwania na tej ziemi jest taki jak powietrze. Chodzisz i nim oddychasz. I człowiek się nawraca, rodzi się z Bożego Ducha i automatycznie wchodzi w ten system. Czy to katolicki, czy to protestancki, czy jeszcze jakiś inny. Nieważne. Wszędzie jest ta mentalność zasługiwania, a Boga takiego po prostu nie ma. Takiego Boga nie ma, bo Bóg dla ludzkości jest dzisiaj dostępny jako Bóg łaski. Innego Boga nie ma. Wchodzi się do Niego przez Jezusa Chrystusa i finito. I my musimy nauczyć w pewnym sensie nasz umysł tego zjawiska. My musimy się nauczyć myśleć w ten sposób, bo nasza wiara musi się opierać na Bogu łaski. Przyjaciele, co to jest sprawiedliwość? Są takie, taka definicja odgórna, jak ja to nazywam. Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa. Odgórna formuła i oddolna postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem. To jest sprawiedliwość. 1 do Koryntian 1,30. Dzięki Niemu, czyli Bogu, jesteśmy, czyli znajdujemy się w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas sprawiedliwością. Czyli co się stało? Po przyjęciu Jezusa Chrystusa my w pewnym sensie weszliśmy w miejsce, czy też weszliśmy w osobę, która jest sprawiedliwa. Nie tylko jest sprawiedliwa, ale jest też tym, który nadrzędne prawa ustalił. A więc my zjednoczyliśmy się z tym, który prawa ustalił i jako człowiek owym prawom okazał posłuszeństwo. Wchodząc w Niego, z automatu stajemy się sprawiedliwi i nie mamy już nic do przestrzegania prawa. Bo my weszliśmy w Niego. Bo On nie tylko ustanowił prawa, ale jako człowiek, bo jako Bóg je ustanowił, a jako człowiek wszystkich tych praw przestrzegł. Wypełnił te prawa. I mówi teraz tak, kto z was mnie przyjmie jako swojego Pana i Zbawiciela, w sposób automatyczny stanie się uczestnikiem wypełnionego prawa przeze mnie. I nie musicie się dzieciaki spinać. I nie musicie się zastanawiać, bo ja zrobiłem wszystko w związku z tym. Oto jesteście połączeni z prawodawcą i z tym, który prawo owo wypełnił w 100%. Gdzie tutaj jakiekolwiek działania nasze, jeżeli chodzi o zasługiwanie, czy też usiłowanie sprostania jakimś prawom? Nie ma. A próba robienia tego, to jest przejście na stronę wroga. Dlatego jak ktoś próbuje przestrzegać prawa, to ja mówię, trzeba cię uwolnić od demonów. Ty musisz być uwolniony, bo ty chcesz coś za coś zasłużyć. Ty w ogóle nie rozumiesz tego, o czym się mówi właśnie. To, co zrobił Jezus Chrystus jako sprawiedliwość przez swoje życie, przez śmierć za nasze grzechy, przez zmartwychwstanie w ciele, przez wniebowstąpienie i przez teraźniejsze wstawiennictwo za tych, którzy oddali mu swoje życie. To, co zrobił Jezus Chrystus
jest sprawiedliwością. Rozumiecie? To, co zrobił Jezus Chrystus przez swoje życie, przez śmierć za nasze grzechy, przez zmartwychwstanie, przez w niebo wstąpienie i przez obecne wstawiennictwo. To jest sprawiedliwość. I my w to wszystko weszliśmy za darmo. Za darmo. Tak jak ktoś by przyszedł do ciebie, kto ma miliony dolarów na koncie i przyszedł, mówi: słuchaj, mam taki temacik do ciebie, czy ty byś się nie zgodził, żeby być współwłaścicielem konta mojego? Byś chciał. To jest Ewangelia. Ale jak, ale co muszę zrobić? Nie, no nic, no tak bym cię wpisał. Byś poszedł, złożył tam wzór podpisu. Ale to co, to będę mógł przyjść i wziąć tam pieniądze, ile będę chciał? No. Dostajesz taką kartę, też nie będziesz musiał się specjalnie spinać, żeby do banku chodzić, PIN dostaniesz, możesz iść i sobie wybrać, chcesz. Ludzie w ogóle w to nie wierzą. Nie, tam to w życiu takiego czegoś nie ma. Rozumiecie, jaki problem jest z łaską? Zobaczcie, prędzej jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że musimy na coś zapracować. Prędzej jesteśmy w stanie uwierzyć, że przyjdzie do ciebie ktoś i powie: słuchaj, wyłożę tam 200 tysięcy złotych za to, że zrobisz to, to czy tamto. Wiesz, to jest teraz, okej, okay, kiedyś myślisz tak, dam radę czy nie dam rady? No i patrzę, liczę, przeliczam. No patrzę, takie mam możliwości, takie, wiesz o co chodzi? Tutaj uruchamiamy się, ale ktoś by przyszedł i powiedział: słuchaj, chciałem cię wpisać jako współwłaściciela konta. Chcesz? Co ty ze jaja robisz, weź? Tak ludzie do łaski podchodzą. Dokładnie w ten sposób. To jest śmiech. W ogóle nie, to w ogóle żarty sobie. Ktoś te żarty z nas robi. Ja mówię: Bóg przebaczył ci wszystkie grzechy, jest po twojej stronie, masz dostęp do jego dóbr. No weź. I koniec. Rozumiecie, dlaczego jest taka ogromna trudność w przyjęciu Ewangelii? Bo mentalność jest mentalnością prawa. Muszę zasłużyć, muszę coś zrobić, muszę zarobić, muszę coś z siebie dać. Uczą tego w kościołach. Daj coś z siebie. Ja nie uczę nigdy: daj coś z siebie. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to staję przed tobą twarzą w twarz i mówię tak do ciebie: słuchaj, wszystko już masz załatwione, tak. Do roboty na pewno. Bo jak się przyjaciele ma dostęp do takiego konta, to się można zająć każdą rzeczą. Można sobie na przykład, no nie wiem, malować buty i stać sobie z jedną parą i je sprzedawać miesiąc. Prawda? Można sobie zacząć robić rzeczy, o których nie myślało się wcześniej, że można je będzie robić. Bo się ma dostęp do takiego konta. Byliśmy na Boże Narodzenie w Zakopanem, tutaj kilka osób, i byliśmy zagadką na siłowni. I spotkałem tam w Zakopanem na siłowni człowieka, głosił Ewangelię, w szatni. Facet gra na giełdzie, jest w tym dobry. Siedzi na giełdzie wiele lat, on i jego żona. I w związku z tym, że bardzo otwarty człowiek, powiedział mi, jak tam sobie działa. I sobie akurat teraz mieszkali kilka lat na tym. Jak to się nazywa? Nie. Kiedyś to się nazywa? Ojej, ta wyspa turecka, co tam jest z Turecką. Nie, co? Cypr. Na Cyprze. A teraz mówię, mieszkaliśmy sobie na Cyprze, ale już nam się znudziło, tam same plaże. Mówi, no, mieliśmy przy plaży, już by się nie chciało na tą plażę tam chodzić. Teraz trochę przyjechaliśmy tutaj, mówi, do Warszawy, posiedzimy trochę. Mówię, ja wyjedziemy na kilka lat do Tajlandii, bo tak sobie, no, teraz jest małżeństwo, pokazuję wam coś. W ogóle nie martwią się o pieniądze. Nie martwią, działają na giełdzie, sprawnie im to idzie. I oni, jakimi oni kategoriami myślą? Oni myślą takimi kategoriami. Gdzie tam pojechać, żeby było ciekawiej, ładniej. Tutaj sobie sprzedali dom tam na Cyprze, bo już mi się plaże zgodziły. To pojadą tam gdzie indziej, bo jest ciekawiej teraz. Inne życie, co? Inne życie. Jak nie patrzymy na to, że musimy się na czymś spiąć, to się myśli o innych sprawach. Przeciętny człowiek, gdyby ich posłuchał, takiego świadectwa, jak on tam składał, to powiedział: kurczę, w ogóle ja nie myślę o tym. Ja myślę o tym, jak tam zarobić 1000 złotych więcej, czy 5000 więcej, jakkolwiek. A on nie. A on myśli, że mu się plaża znudziła,
On się do Tajlandii przenosi. Patrzysz na to z boku, jakbyś film oglądał. I tak ludzie patrzą na łaskę, jakby film oglądali. Bo wiele łatwiej by się słuchało gościa na tej siłowni, który mówi, wiesz, kurczę, ciężko, ziomek, wiesz jak jest, kurczę, wiesz. Trójkę zarabiam, rozumiesz? Tutaj w ogóle żona, dzieci, w ogóle śmieci, wiesz, tak dalej, wiesz, to było tak, tak, no tak, tak. Pięknie by się rozumiało tego człowieka. W bólu, w kłopocie, w problemie nasze umysły pracują tak zgodnie. Jak prawo nad nami, jak bat nad nami, rozumiesz o co chodzi? To i uścisk słodszy. Jak drugiemu też to się przydarza. Bo to dla nas takie proste. Nęca, nęca, bieda, choroba, głupota. Wiecie o co chodzi? A Bóg do nas mówi tak. Musicie przyjąć fakt, że ja jestem sprawiedliwością i weszliście we mnie i w związku z tym jesteście sprawiedliwością Bożą. Nie musicie się spinać na spełnianiu uczynków. Nie musicie się natężać, aby coś osiągnąć. Może wam być łatwiej. Wiecie, jak łatwo może być Kościołowi? Jedyna trudność w naszym życiu jest przyporządkowana. To wiecie, jaka jest trudność? Opresje związane z głoszeniem Ewangelii. Czy wy rozumiecie, że my nie mamy przyporządkowanych innych opresji? W oczach Boga Kościół nie ma przyporządkowanego żadnego problemu, jak tylko problem z tymi, którzy chcą ich zabić z uwagi na głoszenie Ewangelii. A dzisiejszy Kościół jest przeładowany problemami, bo nie trybi łaski. Ludzie mają problemy ze zdrowiem, problemy z pieniędzmi, problemy z relacjami, problemy z zebraniem swojego życia do kupy. Bo nie trybią Boga łaski. To jest problem, rozumiecie? I musimy zrozumieć, że Bóg dla nas to jest Bóg łaskawy. Niczego od nas nie wymagający. Jak się tego nie zatrybi, to służba nie będzie skuteczna. Bo służba opiera się tylko i wyłącznie na miłości do Boga i Jego Królestwa. I tylko człowiek wolny od jakiegokolwiek bata nad sobą, od jakiegokolwiek odpowiedzialności prawa, jest w stanie służyć sprawnie w Królestwie. Tylko taki człowiek. Tylko taki człowiek pójdzie jak przecinek. Tylko wolny pójdzie. Bo jak Pan będzie nad nim, to będzie niewolnik. I w Kościele jest masa ludzi, którzy są niewolnikami własnych prawnych umysłów. Muszę, powinienem, Pan mi kazał. Masz paranoję. Nie ma takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. Jeżeli uznasz, że Jezus jest sprawiedliwością, to zaczniesz budować na tym, co zrobił Jezus, a nie na tym, co robisz ty. Kto jest sprawiedliwością? Jezus. Budujemy na tym, co zrobił Jezus, a nie co robimy my. Jego życie, śmierć za grzechy, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie zostało przez Boga uznane za doskonałe. Jest to doskonałe wykonanie wszystkich praw. I uwierzenie w to czyni nas tożsamymi. Ludzie mówią, ja mam już taką tożsamość w Chrystusie wyrobioną. Opowiedz. Opowiedz o swojej tożsamości w Chrystusie. Ja ci powiem o swojej. Ty mi opowiesz o swojej, ja o swojej. Tożsamość w Chrystusie jest związana z tym, że utożsamiam się z działaniami Jezusa, a nie swoimi. Tożsamość w Chrystusie to jest utożsamianie się z Jego odczuciami, a nie moimi. Z Jego koncepcjami, planami, założeniami, a nie moimi. Tożsamość w Chrystusie daje wolność, ludzie. Wolność od samego siebie. Wolność. Taką wolność,
jakiej nikt nigdy nie daje i nie da. Rozumiecie? Można myśleć Jego myślami, czuć Jego odczuciami. Rozumiecie to? Nie porównać, nie zestawiać je ze sobą ciągle. Łaska daje nam możliwość myślenia Jego myślami, odczuwania Jego odczuciami. Taką nam daje możliwość łaska. Zatem ten, który aktem wiary przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, w oczach Boga jest sprawiedliwym. Jest sprawiedliwym. To w oczach Boga jesteś sprawiedliwym. Ów akt usprawiedliwienia nazywa się łaską. Łaska to niezasłużona przychylność Boga dla człowieka, który przyjmuje wiarą Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Rozumiecie, Bóg jest przychylny człowiekowi. Mnie uczono różnych rzeczy w życiu. I mówili, Bóg ci będzie przychylny jeśli. Ja naprawdę wierzyłem w te jeśli. Te jeśli to brzmiało we mnie, człowieku, jak dzwon. Jeśli będziesz się modlił, jeśli będziesz czytał Słowo, jeśli będziesz zaangażowany w służbę, jeśli będziesz dobrze się zachowywał. To jest różne jeśli u różnych ludzi, w różnych konfiguracjach, rozumiesz? Pan będzie z tobą jeśli. I te nasze umysły to przyjmują. Pan będzie z tobą, jeśli nie będziesz ćpał. A ja powiem ci taką rzecz. Spróbuj się naćpać z Panem, a potem przyjdź mi i opowiedz o tym. Stań na słowie, że cokolwiek czynię, z całej duszy czynię, jakobym czynił dla Pana, nie jako dla ludzi. Teraz idź, kup towar, i z tą myślą, z pełnym przekonaniem spróbuj to zrobić. Będzie ci coś, nie zrobisz tego. To jest niemożliwe. Dlatego, że łaska jest taką mocą. Człowiek ukierunkowany na Boga w praktyce nie jest w stanie pójść w grzech. Po prostu. Nie da rady. Ludzie popadają w grzechy, dlatego że tracą orientację. Przechodzą na ten tryb opierania się na naturalnych możliwościach psychofizycznych. Zgadza się, Andrzej? Nie da rady. Nie da rady. Ale naćpaj się z Panem. Idź cudzołożyć z Panem. Zrób to. Wejdź w nałogi z Panem. Proszę bardzo. Zrób to. Idź kraj z Nim. Idź z Nim mordować. Proszę bardzo. Nie dasz rady tego zrobić. Rozumiem? Wiecie, co trzeba zrobić, żeby zgrzeszyć? W danej chwili odwrócić swój umysł od prawdy Bożej. Musisz to zrobić świadomie. Choćby na chwilę. Dlatego ja zawsze do kogo, jak ktoś mi mówi, że popada w grzech, ja mówię, popadasz, bo chcesz. Nie, nie chcę! Tak ze mną mógłbyś rozmawiać, jak ja byłem 2 lata nawrócony, a nie 20 lat nawrócony. Każdy grzech, który popełniłem po swoim nawróceniu, był związany z tym, że chciałem go popełnić. Przestałem twierdzić, że to było coś innego. Na pewno nie zwalam tego na diabła. Ja uważam, że on i tak ma głowę strasznie tym zawaloną. Wszyscy chrześcijanie na niego zwalają wszystkie swoje winy. To jest przez niego, przez demony. Rozumiecie? On się trzyma za głowę. Ja wiem, że to jest bydle i kretyn,
Rozumiecie? No ale bez przesady, tak? To Jakub nam dawno to temu wyprostował listem Jakuba. Tak? Pożądliwości wasze was tam ciągną. A pożądliwość, słowo pożądliwość jest ściśle związana z tym, że czegoś się bardzo, 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 bardzo chce. Czyli pożądam. Czyli żąda się tego, aby to coś stało się twoje. To jest pożądliwość. W środku żądasz, żeby to było moje. Takie coś robisz sobie w środku, czyli bardzo, 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 bardzo chcesz, idziesz i to robisz później. Szybciutko, żebyś nie przypomniał sobie o Panu w międzyczasie. A jeśli tylko byś przypomniał, to by stracił smak. Rozumiesz? Ciężka sprawa. Iść tu dołożyć, proszę Ciebie, wiesz, z myślami o Panu. No to trzeba, wy wiecie, o czym ja mówię, to trzeba sobie z głowy wywalić. Na chwilę tylko. Chociaż na pół godziny, na godzinę, żeby wpaść w ten rytm w ogóle tego świata. Trzeba zapomnieć. Choćby na moment. Widzisz, kiedy Ty oddajesz się Jezusowi, to łączysz się z Bogiem. Łączysz się z Nim. I to, że On jest Tobie przychylny, staje się naturalną codziennością Twojego życia. On jest po Twojej stronie, bo połączyłeś się z Nim. Dlatego człowiek, który jest połączony z Bogiem, jeżeli dopuszcza się grzechu, to z automatu następuje konfrontacja wewnętrzna. Rozumiesz? Automatycznie następuje konfrontacja. Ewangelia Jana 17:22. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Przetłumaczone tutaj słowo jako jedno dokładnie oznacza jeden. Brzmi to więc w ten sposób, aby byli jeden, jak i Ty, jak i ja, i Ty, jeden jesteśmy. Kiedy łączymy się z Bogiem, stajemy się jednym bytem, jednym duchem, jedną konstrukcją. Czyż Bóg może wystąpić sam przeciwko sobie? Czyż Bóg może sam siebie oskarżyć? Czyż Bóg może sam siebie potępić? Czyż Bóg może sam sobie karę wymierzyć? Czyż Bóg może sam sobie prawa narzucić? Przecież jesteś z Nim jedno. W Nim zanurzony, z Nim połączony. Dla Ciebie istnieje tylko jeden Bóg. Bóg łaski. Bóg niezasłużonej przychylności. Nie ma innego Boga. Na takim Bogu wiara Twoja musi być oparta. Rozumiesz? Zjednoczenie z Bogiem doprowadza do tego, że człowiek zaczyna mieć zupełny dostęp do Bożej zdolności. A więc ukierunkowanie na łaskę powoduje nie tylko to, że jesteśmy zupełnie wolni od każdej formy potępienia, poniżenia, oskarżenia, ale również, że mamy dostęp do wszystkiego, co ma Bóg, do wszystkiego. To jest łaska. I wiara w Boga łaski powoduje, że my wierzymy we wszystko, co Bóg posiada. Jeśli Bóg posiada na przykład zdolność, jaką tam Bóg może mieć zdolność? Uważacie, że Bóg ma zdolność zarabiania pieniędzy? Dobrze by zarabiał kasę w dzisiejszych czasach na przykład? Dobrze, prawda? To Ty masz do takiej rzeczy dostęp. Pytanie, czy Ty wierzysz w takie coś, że masz 24 godziny dostęp do takiej przestrzeni. Albo czy jak Bóg by dzisiaj wszedł w relację z kimś, jako człowiek, to czy to by była dobra relacja, czy toksyczna? Dobra by była? Pełna miłości? To jest możliwe by było dla Boga, prawda? Wejść z kimś w relację i być z nim blisko, na przykład przeżywać z nim wspólnie życie. O, widzisz, Andrzej, brawo. Okazuje się, że jeżeli Bóg może taką rzecz zrobić, to ja też ją mogę zrobić. To ja też mogę, bo mam do tego dostęp. Ja mogę to, co On. Bo On jest Bogiem łaski. Więc ja się nie zastanawiam, czy mogę, czy nie mogę. Tylko z gruntu określam, że mogę. Że potrafię.
Nie zastanawiam się, czy dam radę. Zobaczcie znowu, jak łatwo wpaść w system prawa. Czy ja dam radę, czy nie dam rady tej rzeczy osiągnąć? No dobra, już wiem, że Bóg jest ze mną, ja wiem, że On mi grzechy przebaczył, no ale tą sprawę, czy ja dam radę? Czy dam radę? Znowu wchodzisz pod prawo i zastanawiasz się, czy jakieś naturalne uwarunkowania, czy też system tego świata pomogą ci osiągnąć sukces. Nie myślisz w kategoriach łaski. Nie myślisz w tych kategoriach, zaraz. Przecież On może, to ja mogę, bo jedno z Nim jestem. Wycinam wszystkie myśli, które temu przeczą. Wszystkie myśli wycinam. Rozumiecie to? Jak gdybym nie robił tego, co robię, to mógłbym wiele różnych rzeczy robić. Innych. Naprawdę. Jestem tak o tym przekonany. Wiem, że to jest dla mnie plan A. I trzymam się planu A, bo ja najbardziej się, kiedyś taki stary pastor powiedział, mówi, jak się człowiek chce napić wody, to najlepiej przy źródle. Im bliżej źródła, tym czystsza woda. Wiecie, to jest taka coś, co też, ja pilnuję się tego w życiu. Mam plan A, to plan A. Ja ten plan A zrealizuję, ja dostanę nagrody największe z uwagi na to, że realizuję właśnie ten plan. Ale gdybym go nie zrealizował, to jest jeszcze plan B, plan C, plan D i wszystkie też bym zrealizował. Mógłbym się wziąć za biznes. Czasami pytacie, ja się wybołem, czasami mówię, on staro to miał taki ubaw w sobie, bo ja naprawdę jakby zachowuję się trochę w ten sposób, jakbym... Ja manifestuję to swoją wartość, bo ja siebie bardzo lubię. W ogóle ja mam tak dobry stosunek sam do siebie i ja się cieszę na siebie w ogóle. Mam taką satysfakcję z tego, że w ogóle żyję. Że jestem, że żyję i mam bardzo dobre podejście do siebie, takie pozytywne mega, nie? Ja często takie rozmowy prowadzimy, często żartobliwe, natomiast ja wszędzie określam, że ja jestem w stanie wszystko zrobić, bo takie są fakty. Ja naprawdę żartuję sobie tymi rzeczami, ale generalnie to wiem. Bym się na coś wziął, to bym to zrobił. Dlaczego bym to zrobił? Bo on to by zrobił. No to jak on by to zrobił, to ja to mogę zrobić. Nie interesuje mnie do końca to, czy moje naturalne zdolności, które posiadam, są tak należycie wyprofilowane jak innych. Nie. Interesuje mnie to, czy Bóg może to zrobić. Człowiek rozumiejący łaskę podchodzi do jakiegoś zagadnienia życiowego, patrzy na to zagadnienie i tak się modli. Panie, czy możesz to zrobić? On się nie modli, Panie, czy ja to mogę zrobić? Ten człowiek wyobraża sobie Boga robiącego tą rzecz. Boga! I mówi, Panie, Ty jesteś w stanie to zrobić. Ale numer. Wow. A ja jestem jedno z Tobą. Mogę to zrobić. A więc już nie mówimy tylko, że On przychylny, że On grzechów nie pamięta, że On nie naciska, że to nie uzurpator, że On nie przychodzi ci, nie szepcze do ucha, rozumiesz, trudnych rzeczy. W ogóle nie. Tylko to jest Bóg również wszelkiej zdolności. Tylko prawo kieruje nas zawsze na nasze naturalne braki. Wiecie, co to znaczy ocena własnych zdolności? To jest skupienie się na własnych brakach. Bo przeciętny człowiek, jak bada swoje zdolności, to najpierw wychodzi, a szczególnie w Polsce, nasze ukochane, bo to jest kraj w ogóle fenomenalny. Ja sobie tak pomyślałem, że w ogóle ja uważam, tak, to jest moje subiektywne, niekoniecznie się musicie w to wierzyć. Uważam, że są różne narody i Jezus mógł być różnego rodzaju narodzie stworzony. Chyba oprócz Polski. To by nie tutaj, to by nie przeszło. To by nie.
nie w tym kraju. W tym kraju, kiedy się mówi o zrobieniu czegoś, to pierwsza rzecz to jest jakby potężna przestrzeń braków. Ktoś ci mówi, zarób parę groszy, a ty natychmiast w swojej głowie widzisz, czego nie masz. Do zarobienia tej parę groszy. Pierwsza rzecz to jest. Czego nie masz. Taka jest, tak w takim czymś żyjemy tutaj, rozumiecie? Czego nie mam. Za mało tego, jakbym miał to, to zrobił. Tak. Dlatego pierwsza rzecz, której nie robię, to nie opieram się nigdy na własnych, naturalnych zdolnościach, nie je obserwuję, tylko przyglądam się na to, czy on mógłby to zrobić, czy on byłby w stanie to zrobić. Jeżeli tak, to ja wiarą chwytam się prostego faktu, jeżeli ty możesz to zrobić, a ja jestem jedno z tobą, to ja mogę to zrobić. I to się zaczyna tworzyć. Zaczynają się tworzyć zdolności we mnie. W ogóle wierzycie w to, że Boże zdolności mogą wyrastać w ludzkich duszach? I ciała, one mogą się stworzyć, zrobić. Ich nie trzeba mieć wcześniej. Ich nie trzeba mieć. One mogą powstać. Łaska może wzbudzić w tobie zdolności Boga. Wzbudzić. Teraz. Ile byś nie miał lat, ile byś nie miał życia za sobą. Wzbudzić. Rozumiesz? To jest łaska. To jest taki Bóg dla nas. A więc Bóg nie tylko wybaczył ci wszystkie grzechy, poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. I nie tylko zupełnie cię zaakceptował pod każdym względem. Ale też jest z tobą we wszystkich twoich aktach wiary opartych na jego prawdach. I otworzył ci dostęp do wszystkich zasobów swojej osoby i umożliwił ci korzystanie z nich do woli. Tak jak coś robi. To jest to, co się stało na krzyżu Golgoty i w pustym grobie. Ja się pytam, gdzie tu może mieć diabeł dostęp, kiedy my w takiego Boga będziemy wierzyć? Kiedy my będziemy w takim Bogu swoją wiarę umiejscawiać? Jak on tam wejdzie? Jak on cię zwiedzie? Ja jak słyszę, nie wiem, teraz nie słyszę, bo teraz się diabeł do mnie nie odzywa najczęściej. On mnie przestał lubić w ogóle. Naprawdę. Od pewnego czasu zauważyłem, że on przestał się mną interesować, tak? Się nasila cały czas, ale ja w ogóle wiem, że to jest możliwe. Przestaje się interesować, bo wiesz, gdzie patlina, tam znajdują się sępy. Wiesz, że musi być patlina, żeby sęp przyleciał? Patlina to jest coś martwego. Jak nie ma czegoś martwego, to nie ma tam sępów. Nie ma takiego przypadku, że sęp napadł kogoś i kogoś zjadł na szyjcach. Sęp to jest sęp. Przypadnie tam, gdzie zdechłe leży. Leży zdechłe, przychodzi sęp. Rozumiem, bo to śmierdzi, bo to czuć. Tak? A jak im więcej życia jest w człowieku, a mniej padliny, tym mniej się tobą sępy interesują. Przestają krążyć nad tobą. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład przyjąć przedby do mnie jakiś tam głos i powiedział: ja jestem Pan, musisz to zrobić. Od razu jest won diabłe. Won. Nie ma takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. Rozumiesz? Idź do tych muzułmanów, tam im powiedz. Oni się na to kupują. Rozumiesz? Nie ze mną. Ja jestem chrześcijanin. Ja wierzę w Boga łaski. Rozumiesz? Do mnie Bóg nie przychodzi, nie mówi, masz to zrobić. Wiesz, co robi u mnie ze mną Bóg? Wzbudza we mnie pragnienie. Pragnienie, to zaczyna rozpalać mnie od wewnątrz. Cokolwiek robię, to chcę to robić. Chcę, pragnę. Kręci mnie to. Nie sprawia mi to problemów. Rozumiesz?
Nasza wiara to wiara w łaskę. Nie wolno nam opierać się na czymkolwiek innym niż łaska. Nie wolno nam tego zrobić. W naszych głowach, w naszych w ogóle rozmowach z innymi ludźmi nie wolno nam tego zrobić podczas czytania Pisma. Czytasz Pismo, dam Ci przykład, czytasz i w Twojej głowie powstają myśli o tym, że musisz na coś zasłużyć, albo że jakoś się zmienić. To zmień kartkę, to coś źle czytać, przekleć gdzie indziej. Bo już Ci diabeł przychodzi przez Pismo i Ci w głowie psuje teraz. Rozumiesz, o co chodzi? Już Ci tam wkręca coś. Modlisz się i słyszysz na modlitwie głos, ten znany głos taki, który nieraz do Ciebie mówił, te różne święte rzeczy. I ten głos teraz do Ciebie mówi, słuchaj, musisz zrobić to czy tamto. Wstań z kolan i chcę zrób przy mnie prysznic. Nie rozmawiaj z tym głosem więcej. Bo to nie jest Bóg. Nieprzyjaciel się wdarł. Przebrał się z anioła światłości i szepcze Ci do ucha. To nie Bóg łaski, który teraz mówi, że musisz coś zrobić, rozumiesz? Aby coś osiągnąć w jego oczach. Albo na przykład nakierowuje Cię na myśli na temat różnego rodzaju Twoich sukcesów, czy też braków. To nie Bóg. Rozumiesz? To nie Bóg. Nie oznacza to, że nie mamy bazować na naszych naturalnych zdolnościach. Przecież mamy je od Boga. Te zdolności, które mamy, te zdolności, kiedy my wierzymy w Boga łaski, to one zaczynają pięknie współgrać. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że wymaga to od nas jakiegoś silnego natężenia, napięcia, że my teraz w ogóle na tym się opieramy i teraz jak to się zawali, w ogóle to świat się zawali. Nie! Nie zawali się świat. Nic się nie stanie. Przede wszystkim wyluzuj, mówi Bóg. Wyluzuj. Ja sobie od czasu do czasu czytam Kaznodzieje Salomona, szczególnie te pierwsze rozdziały, on w ogóle mówi, wszystko zbadałem pod słońcem, co jest i wszystko marność. Jak ja wiecie, bo tak się człowiek idzie, różne sukcesy z Bogiem odnosi, działa w służbie i tak dalej, i jest, przychodzi taki moment, ja wyczuwam ten moment na przykład w duchu, przychodzi taki moment i myślę, kurczę, czy to na to zdążę, czy to zdążę zrobić, czy tamto zdążę. Ja mówię, o, czas na Kaznodziei Salomona. Muszę poczytać, mówię, kurczę, no wszystko marność, mówię, o Boże, tego mi brakowało. Mówię, okej, mówię, dobrze, ja kocham tę służbę, kocham ten Kościół, kocham to wszystko, Panie, ale to pod słońcem się wszystko tu dzieje, mówię. To pod słońcem to marność, to ja muszę wyluzować w tym. Wyluzować się, nie zawali wszystko, nic się nie zawali, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo mam Twoje zdolności, osiągnę na pewno te rzeczy, okej, tutaj nie zrobiłem tego, nie będę się napinał, idę się zdrzemnę. A rozumiesz? Jutro wstanę, Twoje zdolności będą we mnie jeszcze większe, bo w nie uwierzyłem o jeden dzień dłużej, tak? Więc czas działa na moją korzyść, okej? I zrobimy robotę. Luzik. Chodzi o to, aby nie budować swojej wiary na tym, co naturalne, tylko na niezasłużonej przychylności Boga i Bożej zdolności. To, co naturalne, po prostu będzie ze współpracować. Współpracować. Gdy wierzysz w to, że stojąc na Bożej prawdzie, Bóg zawsze jest Ci przychylny, bez względu na to, co czujesz w danej chwili, co mówią ludzie, co okoliczności mówią, oraz w to, że Jego zdolności to Twoje zdolności, to Twoja wiara musi działać. To musi to działać. Rozumiecie, ludzie? Tak nasza wiara musi być zbudowana.
Tak musi być z Potofarem. Cała odpowiedzialność, którą mamy za królestwo, musi zasadzać się na tym, że jesteśmy wpatrzeni w Boga łaski, bo inaczej nie podźwigniemy. Spalimy się. Zatrzemy, zatrzymamy. Rozumiecie? Ja wierzę, że On jest we wszystkim ze mną. Dlatego mam siłę, żeby robić, działać, funkcjonować. Niczym sobie nie zasługuję przez moje działania, ani na Jego przychylność, ani na nic. Ja po prostu mam takie życie. Oto moje życie. Wybiera się jakieś życie. Ja wybrałem moje życie. I Ty wybrałeś swoje życie. I teraz ja, kiedy wybrałem to życie, zdecydowałem się, że w tym życiu w 100% pójdę, bo kocham tego Boga. Ale w żadnym wypadku nie napinam się w tym wszystkim. Bo to można by zwariować. Rozumiesz? Jak się do czegoś dzisiaj zmuszasz, taki jesteś, zmuszasz się. Robisz, to się zmuszasz, zmuszasz. To ty masz problem z łaską. Polega to na tym, że ty nie odczytujesz tego Boga jako Boga, który jest ci przychylny. Rozumiesz? Masz gdzieś też w sobie taki podział na swoje emocje i jego emocje. Takie coś masz w środku. A ja naprawdę uważam, że kiedy ja się śmieję, to on się śmieje. Rozumiecie to? Ja naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę wierzę, że kiedy ja płaczę, to on płacze. W cudzysłowie, rozumiecie, o czym ja mówię? Że ja doświadczam w ogóle tego głębokiego zjednoczenia w ogóle z nim. We wszystkim. Że jak jem obiad, to jem go z nim. Rozumiecie to? Ja w to wierzę. Wierzę w to. Wierzę, że kiedy wchodzę w relację z drugim człowiekiem, to on wchodzi w relację z drugim człowiekiem. W ogóle nie mam takiego podziału w sobie na to, co jest cielesne, takie Artura, bo ja nie wiem. Rozumiecie? Ja się tego pozbyłem, wyrzuciłem to. Nie, ja nie mam z tym nic wspólnego. Upadku nawet nie traktuję jako coś osobistego. On po prostu materiał zawiódł. Wiecie, jak człowiek swoją duszę i ciało traktuje jak samochód, okej? A nie jak kierowcę, to jest zupełnie inna jazda. Ja traktuję swoją duszę i ciało jak samochód, nie jak kierowcę. W samochodzie czasami następują awarie. Zgadzacie się? Samochód taki jest. To na gwóźdź najechał, to trzeba było zmienić olej, to kurczę, coś innego się zrobiło. Bo na tej ziemi funkcjonuje. Ale to duch jest kierowcą. Ja naprawdę jestem głęboko utożsamiony z moim duchem. I mówię, ja jestem jedno z tym Bogiem. On jest po mojej stronie. Okej, zdarzył mi się upadek, w porządku, Boże. Zamykamy ten temat. Bo jak ja go nie otworzę, to Bóg go na pewno nie otworzy, tego tematu. Wiecie, o co chodzi? Bóg nigdy nie otworzy tematu grzechu. Bo Bóg świat ze sobą w Chrystusie pojednał. I w ten sposób, że wybaczył ich grzechy, to w ogóle nie otwiera tematu grzechu. Jak ja w głowie nie otworzę tematu grzechu, to on nie otworzy grzechu. Więc ja, okej, ja nie otwieram, mówię, okej, widzę, w porządku, zmieniam kierunek, idę w tamtą stronę, nie ma problemu, biorę twoje zdolności, staję od razu na nogi, nie zastanawiam się nawet 5 minut nad tym całym systemem. Bo ty jesteś po mojej stronie, bo ja mam twoje zdolności, bo jestem z tobą zjednoczony. I ja w takiego Boga wierzę.
Jak coś mi w życiu nie wychodziło, to w żaden sposób nie zastanawiałem się w ogóle, kurczę, Boże, co ze mną jest nie tak? Absolutnie. Nie mogę, nie wyszło. Mówię, gdzieś jest defekt. Gdzieś jest defekt, ale Boże, wiem, że mam Twoje zdolności w sobie. Boże, wiem, że w ogóle już teraz naprawiam ten temat. Jak trzeba go rozgrzebać, to go rozgrzebię, pozmieniam te wszystkie klocki, nie ma żadnego problemu. Jak mam coś tam dołożyć, to ja już biorę, ja już wkładam. Ja tak żyję, tak w ciemno trochę, bo wiara to jest trochę takie działanie w ciemno, wiedząc, że on tak powiedział. Jak on powiedział, że mam jego zdolności w sobie, tak? Na przykład ktoś czuje się odrzucony, taki chodzi odrzucony, nie może, przeszedł terapię, dalej chodzi odrzucony po tej terapii, taki chodzi, nie może się tam znaleźć, odrzucony taki. No i co ci zrobić, człowieku? Co z tą duszą twoją zrobić, jak ty odrzucony się czujesz? Czuję się odrzucony. No, ale czy Bóg się czuje odrzucony? Porozmawiamy, nie. Czy ty wierzysz, że masz zdolność Boga w sobie do bycia akceptowanym, czy nie wierzysz? No wierzę. Naprawdę? Naprawdę. To zacznij się zachowywać, podkreślam, nie myśleć, tylko zachowywać jak zaakceptowany człowiek. Idź, rób ruch jakiegoś zaakceptowanego człowieka. Nie wiesz, jak się zachowuje zaakceptowany, ze mnie przykład weźmy. Ja ci pokażę, zacznij być jak zaakceptowany człowiek. Rozumiesz? Zrób jakiś ruch akceptacji, idź tam do kolegi, powiedz, słuchaj, coś bym ci pokazał, zdejmij skarpetkę, powiedz, wiesz co, tak mi wczoraj swędziało między drugim a trzecim palcem, tutaj mi tak swędziało, widzisz, się podrapałem pod tym palcem i mi przeszło. Co myślisz o tym? Nie jestem zbyt w ogóle taki kontrowersyjny dla ciebie, czy rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, zrób coś, to jest abstrakcyjny przykład, ale zrób coś, zacznij zachować się w sposób taki, jak wierzysz. Jak wierzysz, idziesz po nową pracę, wierzysz, że masz Bożą zdolność w sobie. Idziesz po nową pracę jak po swoją. Zapierasz się do czegoś innego, rozumiesz, zgodnie z Twoją wiarą w to, że masz Boże zdolności. I tak we wszystkim, przez cały czas, jeżeli chodzi o grzechy, stosujemy łaskę. Jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu, stosujemy łaskę. Non-stop. Bo nie ma innego Boga. Nie mamy w nikim innym możliwości ulokowania naszej wiary. Innego Boga nie ma. Nie ma. Nie możemy się zachowywać jak taki w ogóle gość. Jest taka buddyjska opowieść. Idzie sobie gość. Buddysta, bo to jest buddyjska opowieść. Może chcecie przerobić, to na chrześcijaństwo się przeróbcie. Mnie to dosyć pasuje na buddyjską. I obok jedzie na koniu buddysta też. Ale tak jedzie na tym koniu. Rozumiesz? Że prawie go przejechał. I ten krzyczy z domu, ty! Dokąd ty jedziesz? Tak? A tamten się odwraca i mówi tak, ja dokąd jadę? I pojechał tak, bo są buddyści. Chodzi o to, że to koń jechał gdzie chce, a buddysta na nim siedział. Rozumiecie? Buddysta jechał tam, gdzie koń prowadzi. Tak? Nie tak ma być ze mną i z tobą. Nie żyjemy w taki sposób, że nas prowadzą nasze emocje, że nas prowadzą nasze myśli związane, niezbudowane na prawdzie. My nie żyjemy w ten sposób. My żyjemy zgodnie z wiarą w Boga łaski. Czyli zgodnie z wiarą w Boga, który przebaczył nam wszystkie grzechy, nawet jeszcze niepopełnione. Jest po naszej stronie przez cały czas. Nie stawia nam wymogów prawa, i dał nam zdolność, każdą swoją zdolność, do wykorzystania na własność. Z uwagi na to, że się z nami zjednoczył w Chrystusie Jezusie. I niestety, przyjaciele, to co mówię, to jest teologia i to musi zostać przekute na doświadczenie. Nasze wewnętrzne doświadczenie. Musimy myśleć o takim Bogu. Rozważać takiego Boga.
To nie jest pierdołowaty Bóg. Zrozumcie mnie. To nie jest Bóg, który w ogóle... To nie jest ten Bóg. Jest taki ten Bóg, znacie, słyszeliście o tym Bogu, co głaszcze po głowach i tam robi jakieś takie rzeczy ludziom rzeczy. Taki tata. To nie o nim mówię. To taki demon jest. Wiem. Jest taka konstrukcja demoniczna. I to takie coś się tam stworzyło, szczególnie w dzisiejszych czasach. I to do tego czegoś tam ludzie lezą. I to przed tym czymś tam tańczą i się kołują. Bo oni w ten sposób, oni stworzyli sobie takie środowisko duchowe, w którym nie ulegają żadnej formule korekty prawdy. To, rozumiecie, to takie coś sobie stworzyli. Nie. Bóg łaski to Bóg, który jest czystą prawdą. To jest czysta prawda. I kiedy ja obcuję z tym Bogiem, to ja muszę funkcjonować w prawdzie, żebym mógł doświadczać tej łaski, bo inaczej to się w ogóle w tym wszystkim wywalę. Rozumiecie? Bo inaczej w ogóle nie ma z tym kontaktu. A więc jeżeli się stoi poza prawdą, to nie będziemy mieli doświadczenia Boga łaski. Bo to jest w ogóle niemożliwe. Tak? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest na przykład podejmowanie decyzji pewnych i patrzenie na Boga, żeby nas w nich zatrzymał. Ja tak też miałem taki etap w swoim życiu, że podejmowałem światową decyzję jakąś i patrzyłem teraz na Boga, mówię, jesteś Bogiem łaski, teraz mnie zatrzymaj w tym, co robię. No nie zatrzymał. Nigdy. To tak się okazało, to nie zatrzymuje taki Bóg. To nie jest tak, ludzie, że mówię, Panie Boże, teraz zobaczymy, zobacz, tutaj sobie rozsypałem ściechę koksu, już zwinąłem sobie rurę. Panie Boże, teraz mnie zatrzymaj, Panie, zatrzymaj mnie, w połowie jestem. Zrobiłem całego śledzia, teraz spraw, żeby nie działał. Jesteś przecież Bogiem, wiesz o co chodzi? Nie, to są igraszki z diabłem. To nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że masz ochotę na melanż, skup się na Bogu, zobaczymy, czy tam pójdziesz. Rozumiesz, zobacz. Proszę bardzo. Nie zapomnij o nim, skup się na nim, miej proste homaj i idź na melanż. Zobaczymy, jak się ubawisz. Prędzej wyjdziesz, rozumiesz? Albo nie dojdziesz. Bo taka jest prawda. Bo już w połowie drogi będziesz płakał, że tam idziesz. Taka jest prawda. Jeżeli będziesz skoncentrowany na Bogu łaskę, tylko że stanąłeś na prawdzie, rozumiesz? I skorzystałeś z tej łaski, że z Bożej zdolności w tym momencie oparcia się czemu? Grzechowi. Bo wiecie, że też Bóg nie grzeszy. Taką ma przypadłość. Więc jak On ma zdolność niegrzeszenia, to zgadnijcie, co mamy? Zdolność niegrzeszenia. Taki jest numer. Rozumiecie, jak ważne jest rozważanie łaski? On ma zdolność niegrzeszenia. Ale numer. Chcę, żebyście rozumieli, że tylko taki Bóg dla nas jest. Nie rozbujanych i pisów. Rozumiecie? Tylko naprawdę stabilna, mocna konstrukcja, która nie oskarża, nie poniża, nie potępia, jest z Tobą, tak? I posiada zdolności do tego, aby odnosić sukcesy na tej ziemi i tymi zdolnościami się z Tobą podzieliła. I nie ma możliwości, aby korzystać z tych zdolności i popełniać błędy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Musicie sobie to poukładać w swoich sercach. Najlepsza rzecz, badanie Jezusa. Oglądanie Jezusa. Kocham oglądać Jezusa. Czytać o Nim w Ewangeliach, wyobrażać sobie Jego życie, przypominać sobie Jego życie. Jestem przepełniony myślami o Nim. Naprawdę w wielu sytuacjach uważam, że w 100% czuję jak On. Normalnie odczucia mam takie, tak uważam. Jestem tego pewny. Nie mogę tego nikomu udowodnić. Przez wiarę. Dla Ciebie jedynym Bogiem jest Bóg łaski. Wstańmy proszę. Ojcze, modlimy się i dziękujemy Ci za to. Chcemy, żeby to, co dzisiaj było powiedziane, głęboko utkwiło w ludzkich sercach.
Ojcze, modlimy się, aby ta świadomość, że jesteś Bogiem łaski i tylko Bogiem łaski, była dla nas dzisiaj po prostu jasna jak słońce. Ojcze, ja modlę się o to, aby w umysłach ludzi było to układane jak należy. Duchu Święty, Ty jesteś w stanie poukładać każdy z tych klocków w odpowiednim miejscu. Zrób to teraz, Duchu Święty. Amen. Amen.